Dzień dobry. Dzisiaj bardzo, bardzo przedpremierowo u nas telefon HTC One. Najnowszy produkt HTC, pełen niespodzianek. Teraz zobaczymy jaki. HTC One. HTC One to najnowszy telefon z HTC. HTC zarzuciło rozmnażanie telefonów na One X, One V, One SE, One cokolwiek. Teraz mamy po prostu One. Jeden telefon HTC. Obudowa super. No to jest naprawdę jedna z najmocniejszych rzeczy w tym telefonie. Aluminium. Twierdzą, że na zewnątrz nie ma nic plastikowego. Tutaj są jakieś paski, nie wiem czy to plastik, czy jakiś anodyzowany metal. Nie wiem, w każdym razie wygląda to naprawdę świetnie. Z ciekawych rzeczy włącznik. To również nadajnik podczerwieni. Pamiętacie, Nokia kiedyś chyba miał jakieś nadajniki podczerwieni. Dzięki temu możemy sterować pilotem, telewizorem i innym sprzętem domowym. Bardzo fajny pomysł, całkiem nieźle działa. Warto zwrócić uwagę na głośniki, ale o nich będzie za chwilę. No i ekran. Tu HTC naprawdę dało radę. Otóż ekran to jest 4,7 cala przekątna. Kiedyś się mówiło, że to duży ekran, w tej chwili to się mówi, że to taki dosyć duży ekran, bo chociażby 5-calowa Xperia, także zasięg palca, daje się tego używać. Kolejna sprawa, gęstość tego ekranu, czyli tutaj mamy 468 punktów na cal, to jest naprawdę bardzo dużo i to widać. No, ten ekran wygląda tak, że nie sposób tutaj dostrzec pikseli. Rozdzielczość Full HD 1920x1080, cóż, czego chcieć więcej, no bardzo dobrze sobie ten ekran również radzi w pełnym świetle. Dzisiaj piękne słońce było, jak widać tutaj jeszcze się pokazuje. Testowałem na dworze, wszystko widać, niesamowita sprawa. System operacyjny. Mamy Androida w wersji 4.1.2, ale to co tak naprawdę jest najciekawsze, to jest HTC Sense w wersji 5. Wersja 3, 4 to było strasznie dużo kolorów, wersja 5 to jest bardzo mało kolorów. Główny ekran wygląda po prostu tak. Co my tutaj mamy ciekawego? Otóż mamy zegar, mamy pogodę. Bardzo skromnie, bardzo minimalistycznie. Dwa kolory czerń-biel i przebój tak zwany, czyli HTC Blink Fit to się nazywa. Otóż mamy tutaj ciąg informacji. Jakie to są informacje ustalamy sami. Mamy tutaj coś takiego w tej chwili jak wybrane fragmenty, ale możemy zdecydować sobie, czy chcemy z konkretnych agencji, z konkretnych gazet, czy też konkretne tematy, internet, technologie. To nie jest RSS. Tutaj nie każdy może się wbić ze swoimi informacjami. To są wybrani przez HTC dostawcy treści. Możemy sobie również tutaj podłączyć Facebooka, Twittera, inne źródła. Kiedy wchodzimy w taką informację, ona jest odpowiednio sformatowana, odpowiednio przygotowana. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Tutaj już czytamy pełny artykuł. Ten Blink Fit niektórym się podoba, innym się nie podoba. Dla mnie to bardzo wygodne rozwiązanie, chociaż no, z pewnością nie wszystkie informacje się tutaj znajdą, ale to chyba dobrze. Co jeszcze ciekawego? Mamy tylko firmowo dwa ekrany, tutaj dodałem sobie trzeci, na których pojawiają się kolejne informacje i ikonki. Możemy ich dorzucić więcej, ale HTC okazało się w badaniach HTC, że nie używamy tak wielu ekranów, nie używamy wielu widgetów, więc domyślnie mamy tylko zegar, pogodę, ciąg informacji, okienko wyszukiwania i dużo miejsca na ikony. I to tyle. HTC One ma aparat. Ten aparat jest trochę dziwny. Otóż HTC słynie z bardzo jasnych obiektywów. Ten obiektyw ma światło 2, bardzo ładnie, ale ten obiektyw ma rozdzielczość 4 megapiksele. Tak mało jak to, niektórzy mają 13. No właśnie, ale HTC twierdzi, że to są specjalne 4 megapiksele. Coś takiego, co oni nazwali Ultra Pixel. Mianowicie chodzi o to, że matryca, na którą pada światło, ma swój rozmiar. Na tej matrycy ponoć piksele są większe, w związku z czym na te piksele trafia więcej światła, w związku z czym mamy teoretycznie mniej szumów, lepszy obraz. Cóż, no, efekty są różne. Zauważyłem różnicę w gorszych warunkach oświetleniowych, natomiast wciąż rozwiązanie Lumi ze stabilizacją ekranu wydaje się być lepsze niż rozwiązanie HTC. Tutaj mamy jeszcze parę innych ciekawostek. Mamy na przykład Zowie. Coś takiego, co powoduje, że jeżeli włączymy Zowie, to w momencie, kiedy robimy zdjęcie, to zdjęcie staje się króciutkim filmem. Robimy zdjęcie i to będzie mały film, zobaczmy. Jeżeli teraz to zdjęcie odtworzymy,
to powstał taki króciutki filmik. Do czego to służy? O tym za chwilę. Ale na razie jeszcze aparat. Jak zwykle u HTC mnóstwo funkcji, możemy sobie tutaj dopasowywać bardzo wiele. Jest na przykład wbudowane HDR, który działa całkiem nieźle, naprawdę. Możliwości ustawień całe mnóstwo. Więc cóż, czy HTC na dobre wyjdzie zrezygnowanie z wyścigu pikselowego na rzecz ultrapikselowego? Nie wiem. Aparat jest znośny, natomiast nie wyróżnia się dla mnie w jakiś zasadniczy sposób. HTC One ma coś takiego, co się nazywa Zoe. Co to jest to Zoe? To jest ciekawy, nowy sposób prezentowania multimediów, zdjęć, tych krótkich filmików, które były przed chwilą. Chodzimy sobie do galerii. Mamy tutaj zestaw zrobionych przez nas zdjęć. Możemy je oczywiście normalnie komuś wysłać, ale możemy je też udostępniać w bardzo szczególny sposób. Mianowicie, klikamy sobie udostępnij i on się pyta, czy chcemy wypróbować HTC Zoe Share. Wypróbuj. OK. Wybieramy zdjęcia, które są nam potrzebne do Zoe. To mogą być zarówno normalne zdjęcia, jak i takie króciusieńkie animacje. I w tym momencie telefon zabiera się za przygotowywanie zestawu, takiego mini filmiku. Możemy nadać temu jakiś tytuł, test oraz testujemy Zoe. Gotowe. Tu są materiały do Zoe, wysyłamy. Teraz co się dzieje? Telefon przesyła te filmy na swój serwer. Mamy później dostęp do takiego całego pakietu zgrabnych filmików, które zostają dodatkowo zmontowane w coś w rodzaju wideoklipu. Można to udostępnić na Facebooku, można to komuś przesłać mailem, tak żeby sobie wszedł i zobaczył. Chwilę to przesyłanie trwa, także za moment poczekamy, zobaczymy jaki będzie efekt. No, udało się. Teraz możemy zobaczyć to, co się nam udało tutaj zmontować. To jest tak zwany collage Zoe Share, tak to się pięknie nazywa. Wchodzimy na stronę Zoe, gdzie za chwileczkę powinniśmy móc zobaczyć to, co tutaj przed chwilą telefon zmontował, wysyłając do serwisu. To są oczywiście jakieś zdjęcia, które zrobiliśmy gdzieś przed chwileczką w naszej redakcji, ale widać w jaki sposób to jest prezentowane. Mamy test, to co wpisałeś przed chwilą, testujemy Zoe i poszczególne elementy. To są elementy Zoe. Tutaj mamy również film. O, to można sobie podejrzeć poszczególne kawałki. Jeżeli otworzymy to z dużego komputera, będzie to wyglądało podobnie. Dodatkowo będziemy mogli obejrzeć taki krótki klip zestawiający te wszystkie fragmenty w jeden utwór z jakąś muzyką w tle. I ostatnia rzecz to dźwięk. HTC już od dawna współpracuje z Beats Audio. Tutaj mamy logo, podobno to poprawia dźwięk. Tutaj zrobili fajną rzecz, mianowicie po obu stronach ekranu są głośniki. Tu jest głośnik i tu jest głośnik. A więc nie to, że mamy jakąś dziurkę z tyłu, która gra gdzieś w plecy albo w stół. Ten dźwięk tutaj z dodatkowymi nawet wzmacniaczami brzmi całkiem nieźle. Zaraz sobie przetestujemy. Tutaj mamy przygotowanego... O, proszę bardzo, Spotify'a. I cóż, no oczywiście na tym mikrofonie nie będzie tego dobrze słychać, ale dźwięk jest w miarę czysty, w miarę głośny. Można sobie w ten sposób albo oglądać film, no nie polecamy nagłaśniania autobusu własną muzyką, ale już na jakiejś imprezie zupełnie spokojnie można tutaj coś odtwarzać. Także dwa głośniki z przodu, oryginalny pomysł do tej pory stosowany raczej tylko w tabletach. Wygląda nieźle, brzmi też całkiem dobrze. Jak widać w HTC One jest dużo rzeczy, które są dziwne, zaskakujące. Nie wiem, czy to zrobi dobrze HTC. Ja kibicuję tej firmie, bo robi bardzo ładne telefony i nie boi się eksperymentów. Ten eksperyment wyjdzie, zobaczymy wkrótce na rynku, ale z naszych informacji wynika, że zamówienia do operatorów są bardzo duże.